Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witam Państwa, witam Cię Darku i zapraszam na kapitalny mecz. Warda gra w obronie, odepchnął przeciwnika od piłki. Polak. Tomasz Rosicki. A teraz przy piłce Barosz. Ma miejsce, by dośrodkować. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Plasil. Przydałaby się wrzutka. Polak. Daleko wybijają. Tomasz Rosicki. Gera. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Niecelne podanie i będzie aut. Poza boczną linią piłka, będziemy mieli wrzut z autu. Gera. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Gera. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Tomasz Rosicki. Mogą w angielskim stylu próbować dalekiego wrzutu w pole karne rywala. No i po akcji rywale przechwycili piłkę. Dobre odebranie piłki bez faulu. Plasil. Dobrze arbiter reaguje już na samym początku spotkania, temperując zapędy gry faul. Upomnienie, nie ma kartki. Ale jeżeli nie będzie uważał, dostanie ją w dzisiejszym meczu. Brawo, interwencja na najwyższym poziomie. Tomasz Rosicki. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Podnar przejmuje piłkę na własnej połowie. Przy piłce Barosz. No, udało się przejąć. Wybijają teraz do przodu. Gera. Niecelne podanie i za chwilę wznowienie z autu. Sędzia pokazuje, że rozpoczną rzut za dośrodkowanie. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Ładne dośrodkowanie. Brawo, pierwszy gol w tym meczu. Prowadzą. Polak, Plasil. Ładne podanie. No brawo, świetne wyjście z wodem. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Milimetry ponad bramką. Gdyby mu się udało uderzyć nieco niżej. Źle zagrana piłka i jest aut dla przeciwnika. Piłka wyszła na aut. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Tak jest, piękna bramka dająca nadzieję, bo w tym momencie jest wyrównanie. Wydawało się, że straci równowagę w tym starciu, ale jednak nie dał się powalić.
Zdecydował się dośrodkować. Dobra interwencja, ale dalej może być groźnie. Torgele. To podanie przejęte przez obronę. Polak. Tomasz Rosicki. Podanie. Przechwycił dośrodkowanie. Torgele. Blisko już do bramki. Przechwyt, ale nie opanował. Plasil. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Polak. Tomasz Rosicki. No, udało mu się uwolnić spod opieki. Traci piłkę. Brawa dla obrońcy za to zdecydowane wejście. Ależ pięknie! Torgele. Nie upadł, chociaż widać było, że stracił równowagę. A teraz Barosz. Juchas. Bodnar. Torgele. Pusti. Może być groźnie. Bramkarz piąstkuje, spójrzmy. Świetnie wyczuł rywala, skutecznie zatrzymał atak. Torgele. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Polak. Milan Baros. No, będzie gol, ależ był blisko trafienia po raz drugi w tym meczu. I dobrze uderzył, tyle że bramkarz był we właściwym miejscu. Za nami pierwsze 45 minut w tym spotkaniu. Przed nami druga połowa tego meczu. A teraz Barosz. Plasil. Oddał piłkę. Nie ma... Faul, gwizdek sędziego. Czy będzie tylko rzut wolny, czy będzie na przykład kartka? Za moment szansa dla rywali, tymczasem faulujący zawodnik ukarany kartką. Z kolei dla rywali szansa na strzelenie gola. Okazja jest naprawdę dogodna. Wznowi strzał, ale prosto w rywala. Badocz. Gera, Tomasz Rosicki, Torgele. A teraz Barosz. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Polak. Dobry blok i oddalone niebezpieczeństwo. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Bodnar. Świetnie odebrali tę piłkę. Przepraszam Państwa, pomyłka. Piłka opuszcza boisko i za moment rozpocznie bramkarz. Hubszman. Tomasz Rosicki.
A teraz przy piłce Barosz. Bodnar, ależ przytomność umysłu obrońcy, brawo! Torgele. No i obrońca zdołał odebrać mu piłkę. Wadocz. Ładne wejście, przejęcie piłki. Podor. Próbował, ale nie udało się. Piłka chodzi jak po sznurku. Posyła w pole karne. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Ależ teraz niefortunnie bramkarz wyrzucił tę piłkę. Przy piłce Barosz. No i powstrzymał akcję. I będziemy mieli rzut rożny. Coraz mniej czasu do końca, przegrywają. Słuszna decyzja trenera, decyduje się na zmianę. Ładna wymiana. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Podor. Podał ją. Ależ rzutka. Świetnie zablokowana ta centra. Ależ teraz świetnie wypiąstkował tę piłkę. Ryzykownie, ale udanie. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Piłka w pole karne i piłka trafia do obrońcy. Plasil. Wspaniale przechwycił. Strzela! Obronił, ale piłka na boisku. I znowu remis, proszę państwa. Piękna bramka strzelona przez kapitana. Trener wie, że wybrał właściwego człowieka do właściwej roli. Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Plasil. A teraz Barosz. Nieudana obrona. Groźnie, ale zdążyli na czas. No nie, to jest pomyłka. Piłka wciąż w grze. No, był na miejscu. Świetna interwencja. Przeciwnicy przejęli. Ładnie oszukał teraz obrońcę. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Pokazuje spokój, opanowanie. Choć to było bardzo łatwe. To bardziej było podanie niż strzał. Ładne podanie. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Minimalnie niecelnie. Przedryblował kilku obrońców. Miał znakomitą okazję, ale chybił minimalnie. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Rozpoczną od rzutu wolnego. Sędzia, spójrzmy, upomina zawodnika. Następnym razem sięgnie po żółtą kartkę. Udane podanie. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Łatwo przejęła obrona to dośrodkowanie.
Jeden gol i wtedy będzie zwycięstwo. Tylko kto go strzeli i kto wygra. Znów jest przy piłce. Świetnie naprawił swój błąd. Kolejne podanie. Kapitalne zagranie. Partnerzy czekają na dośrodkowanie. Ładne zagranie. Kontynuują atak. Udanie. I pole karne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. Ciekawie się to rozwija. Do końca już niewiele, ale dla nich moment ważny. Będą mieli rzut rożny. Nowy gracz na boisku. No i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Nie ma zwycięzców. 90 minut za nami i wciąż remis. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. Mamy początek dogrywki. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu z autu. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. No, prawie, ale nie opanował piłki. Ślizg, co z tego wyniknie? Rozpoczną od rzutu z autu pod polem karnym rywala. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Zgrywa tę piłkę głową do partnera. Co z tego wyniknie? Koniec akcji. Obrońcy mogą odetchnąć z ulgą. Gwizdek sędziego, no i mamy rzut wolny. Dobrze dograł. Jest obrońca, gdzie być powinien i znakomicie blokuje. Dobrze dograł. Milan Baroš broni i grają dalej. No i za moment wznowią z autu blisko pola karnego. No i mamy przejęcie po kolejnym niecelnym podaniu. Udane podanie. Czy to wykorzysta? Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Dobrze, do przodu. Jest szansa na wrzucenie z autu w pole karne. Wspaniała wrzutka. Nie złapał tej piłki, muszą uważać. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję.
dwóch rezerwowych wkracza do gry. Ale są zmęczeni. Grają już 105 minut. Te ostatnie 15, druga połowa dogrywki przed nimi. Kolejne podanie. Nie dał rady obrońca. Ryzykownie, ale udało się. Mamy aut, wystarczy dobrze to wykorzystać. Są blisko pola karnego. Kapitalne zagranie. Dzięki tej bramce prowadzą. Patrzmy, bo bardzo dobrze wykorzystali tutaj tę sytuację, zdobywając gola. Zimną krwią wykorzystał rzeczywiście tę okazję. Można powiedzieć, że to jest chyba najważniejsze trafienie w tym meczu. Arbiter podyktował rzut wolny. Błyskawiczne wznowienie gry. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Ładne zagranie. Kontynuują atak. Złe krycie i napastnik będzie miał szansę. Cudownie dograł. Kapitalnie bramkarz, ale to nie koniec akcji. W ostatniej chwili przejęli. Jeszcze tylko 5 minut do końca dogrywki. Czy dotrwają z tą jednobramkową przewagą? Udanie. Podanie w pole karne. Obrońca przechwytuje dośrodkowanie. Świetnie krył teraz obrońca. No i jak widzimy, znalazł się z piłką poza linią. No, powinien dośrodkowywać. Aj, blisko, słupek! Ładnie przejął. 120 minut. Tyle trwał pojedynek w dzisiejszym meczu obu drużyn. Ależ to był mecz, zgodzisz się, Włodek. Szkoda, że się skończył. To rzeczywiście dzisiaj było coś niesamowitego. Takie mecze ogląda się z zachwytem. Wspaniała postawa zwycięzców. Było nam miło spędzić z Państwem ten czas. Żegnają Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski. Thank you.